Yo, siemano, elo, cześć. Ja jestem Pilar, a to jest pierwszy odcinek nowej serii Duda Street TV. Polegać to będzie na tym, że za pomocą wideo będę was informował o tym, co się dzieje tanecznie w Polsce. Gdzie warto pojechać, co warto zobaczyć, z kim się warto spotkać. Wszystko to, co dzieje się w kalendarzu wydarzeń tanecznych, będzie pokazywane właśnie w takiej formie. Pierwszy odcinek pilotowo-doświadczalno-eksperymentalny, chyba tak. Więc proszę o wyrozumiałość, cierpliwości troszkę. Z odcinka na odcinek będzie wzrastał poziom, pomysł na to wszystko, ale całokształt będzie urastał do rangi majstersztyku. I promise. Żeby nie przedłużać, teraz wleci intro. Z tego powodu, że chciałem to zacząć od razu, w tym odcinku opowiem wam to, co będzie się działo już w tym tygodniu. Natomiast następne odcinki będą was informowały o wydarzeniach, powiedzmy, na 2 tygodnie do przodu, żebyście w razie czego spokojnie mieli czas się do nich przygotować. Więc na pierwszy ogień idzie Kraków, czyli południe Polski. Tam króluje, przynajmniej w ten weekend, Art of Popping. Pozdrawiam serdecznie chłopaków. Już 15 lutego w Krakowie dzieją się aż 2 eventy. Pierwszy to Freestyle is the Key, Hip Hop Edition. Warsztaty taneczne, panel motywacyjny i panel dyskusyjny. Potańczyć będzie można z Zolskim, Burzą, Kaką i Fuli. Natomiast panel motywacyjny będzie z Barbarą Turek. Jeżeli jesteście na bieżąco z twórczością Art of Popping, to powinniście znać tą osobę. Jak nie, to polecam sprawdzić. Oprawą muzyczną na tej imprezie zajmie się Mr. Crime. Ten event jest 2-dniowy. Pomiędzy tymi 2 dniami wieczorem jest impreza lub jam, jak kto woli. 5. już rocznica działania Art of Popping. Na tej imprezie oprawą muzyczną zajmie się Mr. Crime i DJ Lazy One. Z tego miejsca pozdrawiam. To będzie po prostu jam, więc jak najbardziej wszyscy mogą wpadać, bez względu na styl taneczny, w którym się poruszają. Natomiast z racji tego, że powiedziałem bardzo fajne rzeczy dla streetu, powiem też coś dla ludzi z choreo, ponieważ w Chorzowie za sprawą Czorne Dęsy, pozdrawiamy, są zorganizowane warsztaty z Gregorym Kuciakiem. Będą to 2 klasy, także tam też można się wytańczyć, więc jeżeli ktoś lubi choreo, mamy coś w ten weekend i dla świata streetowego, i dla świata choreo. De facto to jest jeden wielki świat, ale są podświaty, wiadomo. I to by było na tyle z większych rzeczy, które dzieją się w ten weekend w Polsce. Jeżeli coś pominąłem, przepraszam, nie wszystko jeszcze mam wydigowane. Jeżeli macie jakieś eventy, które chcielibyście, żeby się pojawiły właśnie w takiej formie lub po prostu w kalendarzu, podsyłajcie je na Duda Street, czy to na Facebooka, czy to na Instagram i ja to wtedy wrzucę lub o tym powiem parę słów. A jeżeli ktoś chce się wybrać za granicę, to najbliższy event, o którym wiem i który jest warty polecenia, to oczywiście Jazz Debu w Rotterdamie. To jest 22 luty, więc jeżeli ma ktoś ochotę poreprezentować, to polecam pojechać właśnie tam. A jeżeli już mówimy o świecie, to warto wspomnieć o tym, że ostatnio 2 naszych polskich tancerzy miała przyjemność lub ciężką pracę i okazję wystąpić u boku Jennifer Lopez na Pepsi Super Bowl Halftime Show. Jest to Claudia Antos i Mariusz Maniek-Kotarski, także serdeczne gratulacje. Samo show, koniec świata, naprawdę petarda. Pół Polski to widziało, a drugie pół jeszcze to zobaczy, więc jak najbardziej propsy. I życzę o wiele więcej tego typu sukcesów lub jeszcze lepszych sukcesów i w ogóle sukcesów. Pozdrawiam serdecznie. No, myślę, że jak na pierwszy odcinek tyle wystarczy. Jest to takie trochę eksperymentalne. Jeszcze tak nie do końca czuję się pewnie przed kamerą. Jeszcze jestem taki trochę tak, że mi wszystko chodzi, także dajcie mi trochę czasu. Z biegiem czasu to się trochę wszystko uspokoi i uprofesjonalni. Poza vlogiem mam jeszcze parę innych pomysłów, o których dowiecie się wkrótce. Odcinki będą publikowane średnio co tydzień, na razie nie w konkretnym dniu. Wszystko będzie publikowane na YouTubie, dokładnie tam, gdzie są publikowane wszystkie relacje z zawodów, więc polecam dać suba i inne tego typu potrzebne tam rzeczy, żebyście byli na bieżąco. Jeżeli ktoś jakimś cudem jest aż tutaj w tym filmie, to proszę dajcie mi o tym znać w komentarzu lub w wiadomości prywatnej. Niech to będzie hasło bluza. Taka o. Jak ktoś jest tutaj, niech mi napisze gdziekolwiek bluza, ja wtedy będę wiedział, co jest 5 i fajnie. Także polecam, zapraszam. Elo.